No to bierz karteczkę i zobaczymy, co ja tam kurna. Ja chciałam Państwa powitać w Dzień Kuli dobry. Pod Gruszą. W Kuli pod Gruszą. Czy któraś z Was ukrywała przed drugą, że pali papierosy? No ja nie ukrywałam. No nie, nie ukrywałaś. Paliłaś przy mnie, na jak byłam dzieckiem, w pokoju, w domu. Tak, bo wtedy papierosy powiększały oskrzela i były zdrowe, zalecane nie przez lekarzy. Nie urodziłam się w latach 50. No, Dorotka, umówmy się. Dorota, nie, to pewnie chwilę ukrywałam opale od 14 roku życia, ale to jest Jezus Maria. Ale ja chciałam powiedzieć, że palenie jest obrzydliwe, koszmarne i nie należy tego robić. I wychodzimy z tego. Tak. Tak jest. Proszę, ciągnij. Teraz ja ciągnę. Której z Was łatwiej się dodzwonić? Nie do mnie na pewno. No, do mnie też nie łatwo. Nie, bo Ty masz dźwięk włączony przynajmniej. Ja mam dźwięk włączony. A ja miałam ostatni raz włączony dźwięk jakieś 10 lat temu. Wiem, bo dzwonię do Ciebie przez różne inne telefony. Do mnie się nie da dodzwonić, to do mamy. To do mnie z tego wynika. Ciągniesz? Dobra. Która z Was ma większe szczęście w miłości? Żadna nie masz szczęścia, bo to nie chociaż szczęście, miłość to jest praca. Jakaś takie szczęście, po prostu miłość. No to, jest... mamy obie szczęście. Najpierw trzeba zrobić terapię i zobaczyć, dlaczego się nie tak wybiera i robi różne rzeczy. Tak, a potem już idzie. Szczęście nie ma żadnego znaczenia, tylko dobre wybory w życiu mają znaczenie i praca w związku. Tak jest. Ja teraz... pierwsza poszłam na terapię. To ja. A? Do mamy, kim chciała zostać Dorota, jakby była małą dziewczynką? Projektantem wnętrz. Nie, bo nie wiedziałam, że jest coś takiego. Nie pamiętasz kim? Myślałam, że to gosposia robi. Najpierw chciałaś zostać matką, bo wkładałaś sobie poduszkę. Nie, to już tutaj potem. Najpierw chciałam być gosposią. Gosposią. No to wiem, ale mam twój rysunek. Tak jest. Tak. I projektować wnętrza. No. Czy zdarzyło się Wam razem imprezować? Ale ty zdefiniuj imprezę. No właśnie. No niech zdefiniuję imprezę. Znaczy, no nie wychodzimy razem do klubów, bo żadna z nas nie wychodzi do klubów generalnie. No. Ale... To co to znaczy imprezować? No napić się, no nie, ale jak ja zawsze robiłam, jak ja robiłam już w życiu dorosłym jakąkolwiek imprezę, to zawsze byłaś zaproszona. I również ty z tym, że ja przychodziłam. No właśnie. To takie śmieszne. Za co najważniejszego możecie sobie podziękować? Ja ci wszystko zawdzięczam, mamo, gdyż jesteś moją mamą. A ja ci, Dorotko, zawdzięczam wszystko i cieszę się, że mnie wybrałaś na swoją matkę. No. Ale jeszcze mogę Ci powiedzieć, że zawdzięczam Ci właściwie życie wtedy. No to ja Tobie też. Co powiedziałaś? To jesteśmy kwita. To jesteśmy kwita. Wiesz wtedy, kiedy? Wiem. W domu której z Was znajdziemy większy porządek? U Ciebie. U mnie. Dlaczego? Bo Dorotka ma wszystko uporządkowane i podpisane. Ja lubię porządek. Tak. A mama jest królową chaosu. Ale też mam porządek. Nie masz porządku. Dorotka, wiesz, nawet książki gdzie co jest. Są. No ale nie masz porządku. Ale w sensie, co to znaczy porządek wobec tego? Nigdy nie wiesz. Gdzie są Twoje dokumenty, badania jakiekolwiek? W przedpokoju, w drugiej szuflacie. Nie, w stercie. W stercie, oczywiście. Ty masz sterty w domu. Tak, bo tam się czasami zaplącza rachunek jakiś. A ja nie mam stert, ale ja jestem tą potworną bałaganiarą, tylko ja kocham sprzątać. I to jest dla mnie... A ja tak nie lubię sprzątać, że staram się nie robić specjalnego materiału. Która z Was więcej przeklina? Ja? Zdecydowanie. Prawda? Nie, no więcej przeklinam. No niestety. No. Ale nie dużo. Ale więcej. Nie, przeklinanie jest spoko. Do mamy. Jaką ważną lekcję dała Ci Dorota? Angielskiego kiedyś. No nie, że są rzeczy ważniejsze niż coś takiego jak przemocowy facet albo... Zemsta. Tęsknota za to. Mszczą się ludzie słabi. No. My nie jesteśmy słabi. Dlaczego wybrałaś córce imię Dorota? Ja też bym się chciała tego dowiedzieć. Tak, to ja teraz nie mogę lubię powiedzieć. Ja chciałam, żebyś ty była Sara, ale bardzo twój ojciec się temu imieniu sprzeciwiał. A ja uważam, że to jest cudowne imię i że można mówić Sara. Ale Sara bym też nie lubiła swojego imienia. Lubiłabyś, jak ja bym do ciebie mówiła Sara. Nie, ale ja nie lubię i Dorota, i Sara też nie lubię. W ogóle nie wiedziałam, jak cię nazwać, bo twój ojciec zaproponował jakieś imię w rodzaju Bożena czy Marzena, czy coś w tym stylu. I temu byłam bardzo przeciwna, ale czytałam kryminał. I pierwszy rozdział był zatytułowany Dorota. Ale ona zginęła? Ale chcę coś powiedzieć a propos imienia. Czy Dorota zginęła w tym kryminale, w pierwszym tym... Nie, chyba nie. Bo moim zdaniem zawsze tytułami ofiar się nazywa rozdział. Ale chciałam coś powiedzieć ważnego. Dorota, ja Dorotę urodziłam w Libii, w szpitalu libijskim. Ze znakomitą opieką francuskich lekarzy. I Palestynka, która odbierała moje dziecko, zaznaczam, w Libii, powiedziała, jaka piękna Mabruka. A Mabruka to jest imię, też było Dorota, brane. Tylko to jest Dorota i to jest
imię, które znaczy po arabsku dar Boga, a Dorotea znaczy dar Boga po polsku. Dziękuję. Czy po łacinie? No właśnie, to jest po łacinie. Ja bym się chciała nazwać Kasia. Takie imię, które mogłoby się zdrobniać. Kochanie, ja też... Dorota! Też byś się chciała nazywać ale Kasia. Ale Dotin, też bym się chciała nazywać Kasia. A no. Mam na imię Ania. No. To prawda. No. O czym mało osób wie? Też. Której z was lepiej wychodzi gotowanie? No tobie, ale... Ty też świetnie ale gotujesz. Mięsa też dobre robię. Tak. No. Tylko ja mam chyba większy wachlarz tych rzeczy, które ty masz, robię. No, ty robisz... Wiesz, że lasagne mi kiedyś obiecałeś zrobić. Ale ja ci robiłam już lasagne w życiu. No mogę. Tak, ale to było 16 lat temu. Chwilowo. No zrób co zawsze lasagne. Chciałaś robić inaczej niż mama, w czym chciałabyś i chciałaś być inna? We wszystko. Wszystkim. Tak jest. I ja we wszystkim nie chciałam wyszło. Być inna. Od swojej mamy. Nie widzę całkowite. Która z was wydaje więcej pieniędzy? Ty. Nie, zależy na co. No, ale w ogóle ty, bo ty inwestujesz w coś, kupujesz jakiś dom albo co. No tak, ale mówimy teraz o takim wydawaniu, wiesz, wydawaniu. No ja ubrań sobie praktycznie nie kupuję. Ja wydaję na innych, no. No, ja też głównie wydaję na jakieś takie rzeczy. Nie wiem, generalnie obie lubimy wydawać pieniądze, umiemy. Obie jesteśmy oszczędne. Ja już nie powiedziałam inaczej. Która z was obstawiłaby więcej w kasynie? Mama. Ja. Dlaczego? Bo ja nie chodzę do kasyna. Dlatego, że jestem hazardzistą. Ja się zakładam zawsze o wszystko, z mężem grywam w kości, z przyjaciółmi grywam w brydża. Jak pisałam książkę o kasynie, to tam bywałam bardzo często. No ja, o, ja bym też chciała raz no przeczytać, żeby było wiadomo, że umiem będzie czytać. Będzie do mnie pewnie. Do córki. Który prezent od ciebie dla mamy najbardziej ją wzruszył? Ja wiem. Pegas, którego jej kupiłam na chyba 40. Na 40, tak. Ale też mnie bardzo wzruszyło, że poszukałaś tych perfum, których nigdzie nie można było znaleźć i je dostałam. To znowu do mnie. Jakie dwie cechy masz po mamie? Ja mam wszystkie cechy po mamie. Więc ale te najlepsze wymień szybko. Zdolność uważam, że wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy to jest cecha. Czym jest cecha? Wiarę masz po mnie. Ale że uważasz, nie wiem, że jest cecha. To nie jest cecha, ale mówmy tak, wiary i miłość. Mam cechy, uparta jestem i uważam, że mam prawie zawsze rację. A ja jestem uparta. Ja w ogóle nie jestem uparta. Ja w ogóle nie jestem uparta. Ja uważam, że, ja wszystko, uważam, jest że wszystko jest możliwe. Ja też tak uważam, ale nie wiem, czy jest cecha. No, cecha, dobra cecha. No. Wrzucamy to dla kogo innego. Tak, ja myślę, że można by tak też zrobić. Kocham bardzo swoją córkę. Ja moją mamę też bardzo kocham. Idziemy? Ho. Ho. Lala.